Ej, to się już nagrywa chyba. Tak, bo jest czerwone światło. To się kameruje! Jesteśmy w Berlinie. Ja, tutaj mur berliński. Ja, guten Tag. Sobie już zgermanizowali, absolutnie. I troszeczkę się boję. Tutaj są jakieś pozostałości muru berlińskiego. I mamy śmieszne obrazki. I jest to przerażające moim zdaniem. O, Polizei. Stwierdziliśmy, że jeśli mają nas aresztować, to pierwszego dnia Seba chciał mnie już wypuścić na ulicę w samochodzie. W życiu nie siedziałam za kółkiem. Nie mów tak, bo twój tata będzie to oglądał. Hej, tato. O nie, dzień dobry. A więc potraktujemy parking jako plac manewrowy i tam nauczę się jeździć. Ponieważ jak wrócimy, to parę dni później mam poprawkę teorii. Chcesz ten pilot parkingowy? Nie, to chyba. Muszę zawrócić. Słuchamy niemieckiego radia, od kiedy tutaj wjechaliśmy. Ja gadałem w ogóle z jakąś sąsiadką, bo weszliśmy do mieszkania, mamy jakiś tam apartament i sąsiadka coś tam do nas mówi. A ja mówię ja i ona dalej mówi i mówi i mówi i nie przestawała mówić, a ja tylko ja. I się dogadaliśmy. A teraz musisz chyba wyciągnąć to do otwierania. Okej. Czy ty powiedziałeś dosłownie do niego w dwóch językach? No, bo mówił po niemiecku, ja też powiedziałem po niemiecku. A zaczek łatwo się dogadać po niemiecku. A co on jakimś getto mówił? Co? Co on jakimś getto mówił? Nie wiem, jakaś ulica chyba. A może nie jedźmy tam? Nie, to on mówił, że właśnie tutaj to jest. Że tutaj zajechaliśmy. Podniosło się! I za to 20 euro zapłaciliśmy? Tak. Mimiti. Ej, jakie to jest urocze, pójdziemy tam. Dobra. Tam były jakieś herbatki z misiem, to chyba bubble tea było. Chwila, ten parking nawet nie jest chroniony? Nie. Ty kurwa, to ja wolałam tam zostać, to jest ta sama cena. No. Było bliżej i bezpieczniej. No. Ja tutaj nie będę jeździć. A, bo ty miałaś jeździć, zapomniałem. Nie, to tu jest lepiej. Nie, bo tu są ludzie. Wszędzie są ludzie, Maja. Nie, będziesz, tam nie było. Myślisz, że wyjdziesz na Wembley, to ile tam będzie fanów twoich? Ale dobrze, ale oni nie oglądają, jak pierwszy raz w życiu jeżdżę samochodem. No, przejadę się, pokażę ci, jak wygląda tutaj teren. W 2 sekundy do setki. Przywalę w ten słupek. Przywalę w każdy słupek i w każdy samochód, jaki zobaczę. Trudno. Maja, raz się żyje. Tylko w ten kontener nie przywal. No właśnie, w niego przywalę. Chciałam wziąć z tego bucha. Nałogowisz, mogłabyś rzucić. Nie. Napiszcie jej komentarz, patrz, bo ja w ogóle tu mnie nie widać. Ale mnie też nie aktualnie. Napiszcie jej w komentarzu, żeby rzuciła palenie. Napiszcie. Przesiadka. Dawaj kamerę. Dobra, jak to zrobić? Pasy? Tak. Najpierw, czy najpierw lusterka? Najpierw pasy. No jak ze mnie było inaczej. Ty? No. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zawsze możesz się bronić, że tak się mówi. Aha. Przyjdź sobie fotel. A jak? Już. Tak? No, tutaj tą, gdzieś? Tą wajchą, no. Złap tą wajchę i do góry. Tu nie ma wajchy. O, wajcha. No i do góry. Wciśnij teraz do samego końca sprzęgło. Do samego końca. Sprzęgło jest luźne. Aż ci się fotel zapiął. Jest do końca? Mhm. To teraz wrzucasz pierwszy bieg, czyli lekko do siebie i do przodu. Lekko do siebie, w sensie w lewo. Aha. I do przodu. Nie, to jest trójka. Kurwa. Jeszcze po lewo bardziej. O, o. I teraz leciutko, powolutku popuszczasz. O, właśnie sprzęgło. O kurwa, jak? Hamulec, jak? Hamulec. Delikatnie. Jak ci ruszy i się przestraszysz, to naciśnij sprzęgło z powrotem do końca. Sprzęgłem zawsze operujesz, nie? O, super. I już prostuj. Sprzęgło.
Pamiętaj, że sprzęgło zawsze musisz wcisnąć. Nie, wcisnąłem hamulec. No, bo temu bardziej ufam. Wrzucasz bieg, popuszczasz sprzęgło. Jak chcesz się zatrzymać, to najpierw sprzęgło do końca i później hamulec. Sprzęgło to ja mam cały czas wciśnięte. Okej, ale jak ruszysz, jak się przestraszysz, to sprzęgło do końca i hamulec wtedy. To ci wtedy nie zgaśnie. Ej, teraz nic nie zrobiłam. Za szybko sprzęgło puściła. Aha. Jest delikatne sprzęgło w tym samochodzie, nic nie jedzie. Bieg i powoli puszczasz sprzęgło. Nie musisz całkiem puścić sprzęgła, możesz na pół sprzęgła jechać cały czas. Na pół sprzęgła jedziesz. No, nawet troszeczkę za szybko, ale jedziemy. Już nie zgasł ci. I operuj sprzęgłem cały czas. Maja, ty jedziesz. Kurwa, ale ty jesteś za nisko, właśnie kierownicę masz za wysoko. Ale to już ci nie opuszczę teraz. Powolutku i za drzewem zacznij skręcać. Pokażę wam, jak droga wygląda. Nie wygląda. O, powolutku. Tutaj już troszeczkę mocniej depnij sprzęgło. Bardzo ładnie. Troszeczkę możesz przyhamować, jak ci za szybko jedzie. A jak przyhamować? A, dobra. Tylko sprzęgło trzymaj do końca, jak hamujesz. Ale bardzo zobacz, jak daleko zajechałaś. Jeszcze troszkę i całe kółko byś zrobiła. Dobra, sprzęgło jest wciśnięte. Pierwszy bieg. Jadę. Delikatnie popuszczaj. Super, super. O, tu już ci przeskoczyło dalej, ale jedziesz. No i możesz zaparkować obok czerwonego samochodu, tam gdzie było nasze miejsce. Czyli cały czas prosto, lekko, później odbierz tylko w lewo. I uważaj na płotek po prawej. Płotek? Tak, żebyś się zmieściła tutaj. Tu, w prawo. W lewo. Dobra, już na miejsce jedź. Mamut! Wciśnij sprzęgło i hamulec. Dobrze, teraz powolutku dojedź do końca. Powolutku i z hamulcem. Jeszcze troszeczkę. No to jeszcze raz odpal. Już dasz radę zaparkować. I delikatnie dojedź do końca. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze stop, stop. Dobrze, bardzo ładnie. Jej, dała radę. Zgasi silnik. No i stoimy. Tak jak zaparkowałaś, tak stoimy. A ja chcę zobaczyć, jak zaparkowałam. Masz kamerę. Światła wyłącz tam, tym pokrętłem z lewej. Tak jest. Chodźcie, zobaczymy, jak mi poszło. Klasa. Pan zmieścił się w linię. O, klasa, mówię. Czekaj, muszę pokazać przyjaciółce, muszę do niej zadzwonić. Jeszcze zrobię, ale mi się nogi trzęsą. Do jakiegoś baru. Ej, ale widzieliście, jak ja zaparkowałam? To ja zaparkowałam. To ja w ogóle jechałam samochodem pierwszy raz w życiu. Ej, ale to jest... Przejechałam całe to kółko. Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! Nie! Nie! Co to jest? Mam stołek! Ciężko się tą kamerę obraca. I patrz, teraz jesteśmy podobnego wzrostu. Dzisiaj jakby Maja była nie hobbitem, a ja nie Gandalfem. I co? I ty tutaj stał na środku drogi? Co? Na środku drogi stał ten mur? A, tak, mur. Na środku drogi? Tak, bo on oddzielał dwie strony Berlina. No i co? No i jak jeździli po tamtej stronie? No, tu był mur, a tam nie było drogi. Czyli to było jednak... Aha! To były dwie narodowości. Tak jakby, chyba, nie wiem. Idioci. Przyjechali ludzie do Berlina w piękne święto, jakim jest Dzień Niepodległości Polski. I co robią? Idą do galerii. Aha. Tak się bawi dzisiejsza młodzież. Mamy... No, nie, ja odbijam Berlin. Ja odbijam Berlin i zacznę po prostu od, jakby, wiecie, małe kroczki. Zacznę od galerii. Ale to chyba tu się wchodzi. Gdzie? Ale futro. No i się zaczyna.
Nie, bo ta sukienka jest przepiękna, tamta. Bardzo ładna. Te niebieskie lody, bardzo lubię smak niebieski i bardzo bym chciała zjeść te niebieskie lody. Zobaczę, czy jesteś do mojej mamy. No, widzę, co by jej się spodobało. Na pewno. Może się pani spodziewać od córki prezentu. Douglas, o, wejdźmy do Douglasa. U nas nie... Ej, jest sklep Maka. Idziemy, bo ja potrzebuję coś do ust. Sklep Lego. Pójdziemy na tego kebaba, ale ja bardzo muszę zjeść te frytki. Przed chwilą nie byłaś głodna w ogóle. Ale to są zakręcone frytki, Seba. Boże, jakie to jest cudownie w ogóle. Ale tu mają dużo jedzenia. No, zajebiście. Ale jakie ciekawe w ogóle. Czy możemy tu przychodzić codziennie? Po prostu wyjeżdżamy rano. Jest kebab. Jak jest baranina? Lamp. Lamp, jak gęsina. Hey, hi. Hello. We want best Berlin kebab. Yeah, make it. This is best Berlin kebab, no problem. Patrz, mają w takich opakowaniach zakręcone frytki. I jest tu Monopoly, tutaj widzisz? I co Paula robi? I tu się zbiera ulice, i ma się plansze, i zbiera się ulice. I możesz tak... Całe te zebrać? Tak. Już rozerwałaś? Nie, muszę pobrać aplikację i mam kodzik. I muszę zatrzymać sobie kodzik. Zwykle ludzie biorą śmietanowe do tych frytków. Ale ja jem tylko... Ja jem nawet z hałas słodko-kwaśnym sosem. Dobra, uwaga. Ej, on jest jakiś taki płynny dziwnie. To co jest gęstszy? Uwaga, nie jadłam ich cały rok. Chyba jej nie smakuje. Jestem w domu. Jestem w Pizza Hut. Ej. Okej. Mamy tutaj podobno najlepszy berliński kebab. Ciekawe, czy będzie najlepszy. Ja jestem wybrana co do kebabów. A to jest ziemniak, czy to jest mięso? Nie wiem. Co to jest? Ziemniak. Każdy na nas palcami pokazuje. Kto? Każdy. No bo masz czerwone włosy. Wstydzisz się? Nie smakuje mi. Mi też. Jednak co polskie ścierwo, to polskie ścierwo. Ja bardzo lubię polskie ścierwo. Weźcie, jak siedzicie sobie teraz w domu, idźcie do jakiegoś Zachira, czy nie wiem, do innego. I ostatnio bardzo, przedwczoraj chyba, jadłam bardzo dobrego kebaba. Nazywa się chyba The Istanbul kebab? Bardzo dobry kebab. A nie to gówno. Nie jedźcie do Berlina po kebab. To nie jest prawda, że to jest najlepszy kebab. Halo, Maja. Zapraszam. Danke schön, Maja. Sobie ciebie zgermanizowali. Witamy was w naszym apartamencie. Tutaj. Mamy oczywiście pokój sobie, bo jest pojedyncze łóżko. Ja śpię ze swoim ego. Tutaj jest piękna garderoba, gdzie mamy oczywiście wspaniały dźwięk, wspaniałe echo. I mamy widok na Hotel Adion. I na auto, które sama zaparkowałam. Nie, chyba tu nie widać. Ja widzę. No, zapraszam dalej. Witają nas tutaj piękne i szerokie korytarze. Oczywiście lustro. Następnie mamy mój pokój, czyli dwuosobowy pokój, bo jak wspomniałam, ja i moje ego. Piękne zasłony.
A tak serio, to tutaj jest ten sam widok. Trochę beznadzieja. Ale pewnie mogę zapukać do sobie tak i to usłyszę. Mogę zwać kamerdynera. Tak. Tutaj oczywiście też szafa. Jestem ciekawa, co tutaj jest. Safe. I wiesz, jak... Ej, mogę zajebać. Nie, nieważne. Typowy Polaczek. Tutaj mamy sypialnię Harry'ego Pottera. Jest tu bardzo przytulnie. Następnie zapraszam Was do salonu, czyli pomieszczenia, gdzie spędzamy większość czasu. Spędziliśmy tutaj całe pół godziny, jeśli nie mniej. Tutaj mamy nasze rzeczy, nasze zakupy. Moje gitara, sobie tablet, czyli takie jakby nasze chrukruksy. Jeśli już siedzimy w tematyce Harry'ego Pottera. Tutaj mamy oczywiście nowoczesny telewizor razem z udźwiękowieniem. Jadalnie. Tym razem mamy widok na Noodle Plus i na City Market. O Jezu. Wypożyczalnie rowerów. A tutaj... Idź tam. A tutaj... Witam Was w naszej kuchni. Jak prawdziwa pani domu. No. Jakie swoje miejsce. Nie no, a tak naprawdę to mogę ugotować wodę, ale mogę spalić garnek. To tyle z naszych skromnych progów. Nie no, myślę, że nie jest tutaj tak najgorzej, ale możemy zrobić ocenkę hoteli stałych. A nie, jeszcze łazienka. Kurwa. Dwie rolki papieru ściernego. Mydełko w kości. Co mydełko jest bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Prysznic taki klaustrofobiczny. Pralka taka, jak miała moja babcia 30 lat temu. To chyba wtedy ty już miałeś 20 lat. No wiesz. I piękna, piękna łazienka. Suszarka do włosów. Ej, ja wzięłam. No. I... To tyle. Witamy Was. Danke, Maja. Danke. Kurwa, mówisz jak z tych, jak z podręczników z niemieckiego. Przerażasz mnie, sama to mnie przerażasz, ja chcę do domu. Pożegnaj się, pożegnać po niemiecku. No, jeśli 8 lat się uczyłaś niemieckiego. Bye-bye. Danke, Maja, danke. Danke, Sim. Nie mów do mnie, tak. Ja chcę do domu. One wychodzą na zewnątrz. Nie mam środka. Nie chcę ruszyć. Nie chcę ruszyć. No dobra, zostawię coś na ety. Ja się zajmę gitarą. To mi jakoś wychodzi. Ale dziękuję bardzo, że byliście. Dziękuję bardzo, że mogłam przez tę krótką chwilę dla Was pograć. Dziękuję bardzo, że tego posłuchaliście, bo było mi naprawdę bardzo, 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 bardzo miło. Byliście super widownią i pooglądaliście chwilę moich zmagań za kółkiem. To by było na tyle. Dziękuję Wam. Hej wszystkim. Dzisiaj kupiliśmy zdrapki. 20 zdrapek. Po 5 euro. Po 5 euro. Zobaczcie, ile udało nam się wygrać, klikając link tutaj. No i zapraszamy, a my lecimy dalej. Zapraszamy do odcinka. Clean me up. And that's why I need you. Clean me up.
Żegnamy się. A, żegnamy się. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Było naprawdę strasznie długi dzień, a trwał od wczoraj od godziny 12 dla mnie. Tam mamy ten cały, wiecie jak on ma? Brandenburgen. Tor, Bramen. Tor. Tor jest napisane. Brandenburger. Tor. Brama Brandenburgen. O, cześć, to ja. I co, dzisiaj się widzimy też w Frankfurcie. No, z Frankfurtu to będzie podwójny dzień vlogowy. Tak. A bo dzisiaj już stąd wyjeżdżamy, ale Frankfurt będzie 2 dni. A potem wiecie co? Potem? Holandia. A wiecie co potem? A potem Belgia. Weź, bo mnie nie widać. Staram się. O. Teraz ciebie nie widać. Potem Belgia, potem Francja, potem jakieś parę dni przepadnie i wracamy. Będziemy w moim miejscu na ziemi. To jedziemy do galerii.